No jeżeli to jest pierwsze pytanie, to może pójść mocno. Jezu, ale ją dręczą. Ale ma taki potencjał, żeby wygrać główną nagrodę. Moment prawdy, odcinek 5. Ale tylko jeśli... Nie wiem co, nie mam pomysłu. Możemy się po prostu za darmo możecie to obejrzeć, wiecie? Gratis to uczciwa cena. W sumie to niczego od was nie chcę. Jakby dobrze się bawcie, miło spędźcie ten wieczór. Na mnie to będzie spoko. Oglądany w ponad 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. I już w Polsce. Przepraszam, ta melodia na początku jest właśnie taka i mnie to strasznie już zaryła się w głowie, jak to kiedyś oglądaliśmy. Starczy zaledwie jedno krzesło. Nie mam udaru! Pewnie, jasne. Hejka, właśnie zaczęłam pracę zdalna, gdzie muszę siedzieć 7h przy kompie i mam pytanie, czy wpłacił 10 zł, warto zainwestować w jakieś okulary ochronne, czy to jest jakiś scam? Ja sądzicie? Dziękuję za odpę i życzę miłego streamka. Ja zainwestowałem, normalnie siedzę tak. I wy musicie od razu chronić swoje mamy przede mną, więc tak, są to zdecydowanie okulary ochronne. Nie mam udaru! Witam serdecznie. Co proszę? Twoje krzesło jest czerwone, moje czarne. Rzeczywiście! Czy twoje krzesło parzy? Jeszcze nie. Nie czujesz, że jest gorące? Nie, na razie nie. Jak było w czasie... zadawania tych pytań na wykrywaczu kłamstw. Bardzo się denerwowałaś? Nie, raczej nerwów nie było. A teraz? Teraz są. Myślisz, że będziesz w stanie odpowiedzieć szczerze, prawdziwie, do końca na 21 pytań? Tego nie oglądaliśmy akurat. Mam taką nadzieję. Nie boisz się tego? To jest turniej, słuchaj, nie sprzed 20 lat, to jest turniej dokładnie sprzed 15 lat, więc nie można mi zarzucać, że zarabiam na turnieju sprzed 20 lat, zarabiam na turnieju sprzed 15 lat. Ale skala pytań będzie coraz trudniejsza. Coraz trudniej będzie na nie odpowiadać. Tym bardziej, że odpowiadasz nie tylko przed milionami widzów, ale również przed bliskimi, którzy są w tym studiu. Poznajmy ich. Poznajmy je właściwie. Zacznijmy od mamy. Alicja Kwiatkowska. Siostra Małgorzata. Tak przyglądam się i słowo daję. Nie wiem, która jest młodsza, która starsza. Ja jestem młodsza. Nie, to nie... O Jezu, jakby pan Ibisz prowadził ten teleturniej. On Kłamczucha prowadził rok przed tym, tak? W momencie, kiedy on miał swoje najbardziej horny tekściki. Jakby był zamknięty w studiu z 4 blondynkami, to on by się nie mógł powstrzymać. Tam byłby najgorszy możliwy tekst na planecie, średnio co 3 sekundy. Nieprawda. Jak jest naprawdę, Kasiu? Która z was mówi prawdę? Ja. Obydwie. To tak zawsze jest między wami? Często się sprzeczamy. Tak? Mhm. Ale kochacie poza tym bardzo. Oj, tak bardzo. I trzecia osoba w naszym studiu. Rolnikom przydałby mi się mój film o AI. Koroluk udostępnił. Poczytajcie komentarze i cytaty. Przerażające, ilu boomerów nie potrafi odróżnić siermiężnej grafiki AI od zdjęcia. Prawo powinno nakazywać oznaczanie grafik AI albo zakazywać osobom powyżej 50 roku życia dostępu do internetu. Ale to by chyba łamało prawa człowieka. Niebywałe, że przez 8 lat nic im nie przeszkadzało, teraz taki zryw narodowy. O Boże, jak się można na to nabrać, ale to jest już za łatwe. Paulina Ziłkowska. Jesteś przyjaciółką Kasi? Tak. Wieloletnią? Tam nawet Roczą. Flaga amerykańska była. No to niedawno się znacie. Gdzie tak. się poznałyście? Na imprezie, przez koleżankę. Mhm. Zaczynamy pierwszą rundę? Zaczynamy. Carbo Fecal, dziękuję za Prima. Dlaczego chciałaś wziąć udział w tym programie? Z ciekawości chciałam zobaczyć, czy naprawdę mówię prawdę. A pieniądze? Pieniądze są potrzebne na operację mojego kolana i na to, żebym spełniła jedno takie małe swoje marzenie, żebym otworzyła sklep dla osób takich jak ja, czyli osób z rozmiarem 42 i wyżej. To bardzo konkretne sprawy, ważne. Gdzie na Brain Seeker? Jesteś taką konkretną osobą? Wydaje mi się, że tak. Powiedz mi, dzisiaj ubrana jesteś bardzo elegancko, na czarno. Jak najbardziej lubisz się ubierać? Jeansy, jakaś bluzka. To jest zazwyczaj mój strój. Sportowe rzeczy?
Tak, chociaż z domieszką jakiejś elegancji albo jakiejś ekstrawagancji. Bielizna? Co? Ładna? Ulubione kolory bielizny? Czarny. Pierwsze pytanie. Znaczy... Czy kiedykolwiek wygrażałaś komuś nożem ubrana jedynie w biustonosz? Czy... No dobra, komu się nie zdarzyło, chłopaki? Tak. Czyż, tak, no jeżeli to jest pierwsze pytanie, to może pójść mocno. Ta odpowiedź to... prawda. Chcesz coś powiedzieć? To jest taka mała historia, że kiedyś na pewnym portalu miałam swoje zdjęcie. Zdjęcie w samych stringach, ale nic nie było widać. I moi rodzice wtedy dowiedzieli się od pewnej osoby, że ja takie zdjęcie mam. Nie widzieli tego zdjęcia, ale strasznie na mnie nakrzyczeli. Wtedy wielką awanturę mi zrobili. I ja po prostu w momencie, że jestem no, czasami mściwą osobą, po prostu zrobiłam zdjęcie w samym biustonoszu i z nożem tak trzymając i podpisałam to, kto rozmawiał z moimi rodzicami i wkleiłam na ten sam portal. Ta córka ma charakter z tego wynika. Tak. Bardzo pewna siebie i otwarta. Mm-hmm. Czy to powoduje, że czasami miewacie różnice zdań dosyć mocne? To znaczy chyba jak w każdym rodzinie są zawsze różnice zdań, ale potem dochodzimy do wspólnego języka. A czy przez twój charakter kłócisz się ze swoją przyjaciółką? Zdarza się? Kłócicie się? Kiwa mi, że nie. Pytanie drugie. Czy potrafiłabyś przyjaźnić się z osobą, która miałaby taki charakter jak ty? Dobra. Jak ktoś odpowie tak, że potrafiłby, to znaczy, że jego ego już dawno przekroczyło Atlantyk. Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Źle siebie oceniasz? Nie, pozdrawiam, Habibi, dzięki, Forgotten. Ale jeżeli ja bym miała ten charakter, który mam i druga osoba by miała taki sam, a wątpię, żebyśmy się dogadali. Jeżeli chodzi o przyjaźń, o znajomości, jestem bardzo przyjacielska i bardzo jestem otwarta i zawsze służę pomocą. Paulina? Dopóki ktoś jej nie zrobi krzywdy. A jak jej zrobi krzywdę? No to potrafi być nieznośna. Czyli kobieta zmienną jest? Zdecydowanie tak. Czym się w tej chwili zajmujesz? Teraz pomagam w firmie rodzinnej. Pytanie trzecie. Czy kiedykolwiek wstydziłaś się swojego niepełnego wykształcenia? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Dlaczego przerwałeś studia? Bo rozstałam się z chłopakiem i zaczęłam pić. I co? I... Ale ja was nie cierpię, jak patrzę na te czaty. Próbuję przenieść wzrok z Twitcha na YouTube'a i z YouTube'a na Twitcha, że któryś czat będzie milszy. Nie, oba są dokładnie takie same. Te same rzeczy piszecie. To jest niesamowite. A jak jest w tej chwili? W tej chwili nie mam miłości swojego życia. Jestem sama, ale ja uważam, że po prostu życie bez mężczyzny albo życie mężczyzny bez kobiety to nie ma sensu. Po prostu... związek to jest coś, do czego każdy powinien dążyć. Mhm. To niezdrowe podejście. Czy kiedykolwiek odwołałaś randkę, bo wstydziłaś się swojej nadwagi? Hetero moment? Tak. No, ta odpowiedź no to... Tak, ale no takie tendencje to prawda. Wiesz, no, uniwersalnie ludzkie są, niezależnie od orientacji. Żeby uzależniać się od tego, że muszą być inni. Bo Kuko, widzę, dziękuję bardzo. Piękną, atrakcyjną kobietę. Dziękuję. Dzięki, Kuko. Czy masz kompleksy związane z nadwagą? Jak każda kobieta mam kompleksy. Teraz jest ich mniej, ale kiedyś, będąc w liceum, byłam strasznie wyśmiewana z tego powodu. Teraz nauczyłam się z tym żyć i zauważyłam, że nawet mając ten większy rozmiar, można być jednak piękną kobietą i dbać o siebie. Prawda, że to święta prawda, co Kasia powiedziała?
A próbowałaś z tym walczyć? Diety? Tak, zdecydowanie. Odchudzenia. Tylko to jest po prostu po chorobie. Ja cały czas jestem teraz na diecie i... Ja widzę waszą reakcję po prostu, jakże dzisiaj by nie przeszło. No macie rację, no dzisiaj absolutnie by w ogóle by ten cały ten program, no ale to raz za razem pokazuje bardzo mocno, jak się zmieniło postrzeganie różnych tematów, jak się zmieniło też nawet postrzeganie i to, co chcemy mówić w mediach. O tak, podzieliłbym na dwie rzeczy, no nie? To, co wypada, co nie wypada mówić. Dużo to jest w ogóle, jak jesteście na jakimś medioznawstwie, przecież to jest fenomenalny program do opisania na jakiejś pracy, na studiach. Tak przynajmniej zgaduję, że to jest tak samo socjologicznie, no nie? No to jest mega ciekawy program do zobaczenia, jak bardzo dużo się zmieniło w standardach medialnych, tym, jak jeszcze są dopuszczalne na wizji, jakie nie są, w przeciągu dosłownie 15 lat. Ostatnie pytanie pierwszego etapu. Pytanie szóste. Czy to prawda, że jednym z twoich marzeń jest to, aby założyć krótką spódniczkę? Tak. Ta odpowiedź to... Te odcinki potrafią być z jednej strony na maksa losowe, z drugiej strony takie dem. Jezu. Prawda. Nigdy nie wkładałaś krótkich spódniczek? Tak, założyłam. Ostatni raz 3 lata temu. Chciałam zacząć pracę w klubie w Gdańsku i powiedziano... W jakim klubie? W dyskotece. Mhm. I powiedziano mi, że po prostu muszę założyć krótką spódniczkę. Założyłam, nosiłam przez miesiąc, po miesiącu jakoś tak zrobiłam, że już później mogłam nosić spodnie. Ja pierdziela. Potem jak zaczęliście pisać mi jak wyglądam, w sensie mam w głowie przerażającą myśl, że wyglądam trochę jak młody ojciec z tym zarostem zaniedbanym. Taki stary ze zdjęcia z lat 90. i mnie to przeraża absolutnie. To jest ten wiek, w którym byli ojcowie na zdjęciach z kilkuletnim dzieckiem, a ja siedzę i użeram się z 3-4 tysiącami gówniarzy. Już ponad 4 tysiące was jest. Ja nie mogę. Przerażające trochę. Zakończyliśmy pierwszy etap. Masz 5 000 zł. Szczerze, uczciwie odpowiedziałaś na 6 pytań. Było ciężko? Jeszcze nie tak bardzo. W następnym etapie może być gorzej. Wiem. Gramy dalej? Gramy dalej. Pytanie 7. Czy uważasz, że masz w sobie więcej seksapilu niż twoja siostra Gosia? Widziałam. Oj. Tak. Ta odpowiedź to... O! Prawda. No to miłe było z jej strony, że podpowiedziała. Legnicę pozdrawiamy, jasne, dobre wariaty z Legnicy. Słuchajcie, PDW, chłopaki, ja wiem, że bywa ciężko. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków. Jak coś, to nic nie wiecie. Pamiętajcie, morda nie szklanka, nie zbije się. Pozdrawiamy, chłopaki z Legnicy. Sposób na podrywanie mężczyzn. A to nie powiem. Nie, to jest tak, że trzeba Dziękuję, mieć Borys. Coś w sobie i... Trzymaj się tam, wariacie. Powodzenia. Nie ma nikogo i chce się kogoś, może nie tyle zdobyć, co się podobać innym, to każda kobieta wie, jak to zrobić. To nie jest tak, że ja mam swój konkretny sposób. Nie, każda z nas dokładnie wie, jak chce danego mężczyznę zdobyć. Pytanie 8. Czy uprawiając seks, myślisz o tym, aby obrać pozę, w której wyglądasz atrakcyjnie? No dobra, całe pokolenie chłopaków próbuje wyglądać jak Patrick Bateman w momencie, kiedy to robi. Więc nawet nie ma co się wstydzić odpowiedzieć na takie pytanie. Okej, 15 lat temu to mogło być kontrowersyjne, ale następnym razem, dziewczyny i drogie geje, zastanówcie się, czy ta osoba po drugiej stronie łóżka przypadkiem nie próbuje teraz wyglądać, jakby grała w filmie American Psycho. Gwarantuję, że przynajmniej raz się to zdarzyło. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Niech pan nie pyta, jakie to pozy. Ja zdecydowałabyś się na przykład, gdybyś dostała taką propozycję, wziąć udział w sesji fotograficznej do... Nago? Tak. Nie byłoby żadnych problemów. Nie, bo jest Photoshop i te sprawy. Moja dobra koleżanka mi kiedyś, rok temu dokładnie, robiła mi zdjęcia, byłam w samych stringach i
nie było w tym najmniejszego problemu dla mnie, tylko po prostu musiałam odpowiednią pozę przyjąć. Czyli cały czas pamiętasz o tym, jak mnie postrzegają? Tak. Nie, cały czas pamiętam o tym, że tam gdzieś mam i to... I trzeba coś zrobić, żeby to ukryć, tak? Mhm. Pytanie... No te odcinki naprawdę 9. potrafią wchodzić w bardzo niewygodne tory. Czy to prawda, że w restauracji często siadasz tyłem do ludzi, aby nie widzieli tego, co jesz? A tak serio, to jest ktokolwiek w restauracji, kto... Ja rozumiem, że to wynika z kompleksów i kompleksy często nie są racjonalne, ale czy na poważnie, kompletnie na poważnie są ludzie, którzy się rozglądają i obserwują innych ludzi, którzy jedzą? Tak szczerze, uczciwie. Czy to jest jakkolwiek znacząca grupa ludzi istniejąca? Ja? A dlaczego to robicie? A, że ze własnych zaburzeń w sensie jakieś to wynika, tak? No bo... Raczej taki stres to właśnie trochę takie, nie wiem, z reguły jak ktoś jest w restauracji, jest spora szansa, że siedzi ze znajomymi albo z drugą połówką, jest spora szansa, że będzie pochłonięty rozmową i samym faktem, że ma fajne wyjście gdzieś i raczej będzie tym bardziej zainteresowany niż patrzeniem na posiłki innych ludzi, no nie, więc, no ale again, no kompleksy często są bardzo nieracjonalne. Tak. O, no ja patrzę na przykład, jak idzie jedzenie do kogoś, rzeczywiście, okej, coś takiego robię, że jak czekam długo, tak jak ktoś napisał na czacie, to mi zdał sprawę właśnie z tego, że jak idzie do kogoś jedzenie, no to wiadomo, spojrzeć się i zobaczyć, ładne porcje dają, na przykład burgery ładnie wyglądają. Może sam bym zamówił burgera, ale żeby tak obserwować perfidnie, jak ktoś je, no to tak, nie wiem, dziwnie. Powiedz to... Prawda. Dlaczego? Bo nasze społeczeństwo jest takie. Ale że co, że ktoś ci do talerza zagląda? Do talerza nie, ale widząc osobę otyłą czy z nadwagą, ludzie mówią, o Jezu, ona znowu się obżera. A tak wcale nie jest. Jest wiele ludzi, którzy są otyli. X spłacił 10 zł. Pliska, nie gadajmy o jedzeniowym temacie, mniej niż 3. Dziękuję, już nie gadamy. Nie są otyli dlatego, że dużo jedzą, tylko dlatego, że po prostu mają z tym problemy. Taką przemianę materii. Nie, chorują. Tak, chorują. Ja po prostu mam to po chorobie. Znak stop płacił 10 zł. Nie wiem, czy to jest do mnie, czy do kogo. Tak czy inaczej, pozdrawiam, dziękuję za donate'a. Byłam na odchudzaniu 3 tygodnie. Ludzie tam chudli po 10-15 kg, ja schudłam 3. Mama chciała coś oczywiście. Powiedzieć. Zawsze były z tym problemy, bo czy koleżanki... Marok napisał, ja podchodzę do ludzi i patrzę im w talerz, pytając, czy mogę spróbować. Najlepsze jest to, że Marok sam sobie przybył tą wiadomość, żebym zauważył, bo pomyślał, napisałem tak śmiesznie, że nie ja, ta, nie ty. No to są, no. Czatownik przypiął. A, bo to jest przypięte przez Marok. Dobra, to kto to zrobił? Widzisz, poprawiłem się swoją drogą. Marok nie zostanie już pokrzywdzony dłużej. Nazywali ją palcem, ją to bolało, mnie też. Nie, nie, ale to jest tak, że każdy mówi gruba, bo je, gruba, bo nie dba o siebie, a nikt się nie zastanowi, że gruba, bo jak miała 8 lat, to ciężko zachorowała. Jaki jest tego powód i że na dobrą sprawę tylko przez jakieś leki, hormony, które dostawała, ma taki stan, jaki ma i jest bardzo ciężko to zrzucić. Ja mogę o sobie powiedzieć, że gruba, bo je. Ale nie ona. Przejdźmy do następnego pytania. Pytanie 10. Czy często czujesz się niepotrzebna? Czyli ciężkie. Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. A jeżeli uważacie, że to jest ciężkie i nie nadaje się do oglądania ten teleturniej, to was tylko pocieszę, że tak, no są takie odcinki, ale będzie też na przykład odcinek z panem, który jest takim naprawdę entuzjastycznym rasistą, który jest bardzo entuzjastyczny i będzie miał pytania dotyczące jego pewnych preferencji co do na przykład zatrudniania ludzi chyba, czy co tam było, jak tego typu rzeczy. Więc takie rzeczy też są. Dlaczego tak myślisz? Nie wiem, tak mi się wydaje. Czy dlatego, że nie masz w tej chwili, nie wiem, stałego partnera? To też na pewno, miłości. To też na pewno jest przyczyną, bo widząc moje koleżanki, które po prostu mają już dzieci, mają rodziny, nie jest fajne dla mnie
Tym bardziej, że nie jestem osobą, która chce się nadal bawić. Jestem osobą, która chce stabilizacji, chce spokoju po prostu. I czasami po prostu tak się czuję. No tak, ale oprócz tego, że no w tej chwili nie masz partnera, jest twoja najbliższa rodzina, jest przyjaciółka, zapewne bardzo wiele osób, którym jesteś potrzebna. Czy tak jest? No pewnie, tak, w każdą środę dzwonię, żeby mnie zabrała na basen. Mojego syna oczywiście. Dla niego, ona się czuje niepotrzebna, a on poza nią świata nie widzi. A dlaczego Kasia ma takie wrażenie? Często czuje się niepotrzebna. Bo ona sama siebie nie docenia. Czy wina nie leży troszkę po waszej stronie? Może i tak, ale ja uważam, że ona sama nie docenia tego, co robi i na dobrą sprawę ona ma jakąś blokadę, tak mi się wydaje. I nie chcę widzieć tego, co ludzie nieraz dla niej robią, bynajmniej rodzina. A to, że ktoś, uważam, że rodzina, jeżeli powie jej prawdę, to jest dużo lepiej niż ktoś obcy i się troszkę inaczej przyjmuje, ale to nie można stwierdzić, że jest się niepotrzebnym. Gdyby ona zapytała mojego syna dzisiaj, czy się czuje niepotrzebna jemu, mogę poprosić o przerwę. Robimy przerwę? Okej, okay. Robimy krótką przerwę. Dziękuję, malutki kotek. Wink, wink. Czy pamiętasz moment, w którym twój ojciec cię przytulił? Czy zastosowałabyś skuteczny lek na odchudzanie, nawet gdybyś... Jezu, ale ją dręczą! ...wiedziała, że zniszczy ci zdrowie? W jednym temacie. Jak, Kasiu? Już wszystko w porządku? Możemy kontynuować? To wróćmy jeszcze do odpowiedzi do tego pytania. Wciągnąłem się znowu w ten program. Pytanie 11. Czy to prawda, że miałaś więcej partnerów seksualnych, aniżeli masz lat? Kasia... Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Myślę, że teraz wszyscy przed telewizorami gwałtownie starają się sobie przypomnieć, ile ty masz lat. Mam 2 latka, 2,5. No, 2 latka, 2,5. W kontekście tego pytania ten żart nie jest najlepszy. Oh no! Nie wiem, czy mówiłbym tą rzecz akurat teraz. Naprawdę nie. Tak się jakoś wydarzyło? Nie, tak chciałam. Nie tak się wydarzyło, tak chciałam. Ale to jest kwestia poszukiwania tego jednego, czy nie, po jest... prostu frajdy, którą tak, mamy? Tak, po prostu fizyczność. Pytanie 12. Czy poprzez seks z mężczyznami szukasz potwierdzenia swojej wartości? Tak. A odpowiedź to... prawda. Potrzebujesz? Potrzebowałam. Po prostu zaakceptować siebie, że jednak ktoś akceptuje mnie nago albo w bieliźnie czarnej. Więc potrzebowałam tego. Teraz tego nie potrzebuję, bo teraz po prostu wiem, że nie przez seks znajdę tego kogoś, tylko przez to, jaka jestem, a seks będzie dodatkiem. Już taka nie jestem jak wcześniej. Pytanie 13. Czy kiedykolwiek podejrzewałaś, że jesteś nimfomanką? No, patrząc na kontekst poprzednich pytań, to już darmowe pytanie w sumie. Ta odpowiedź to... prawda. Mam wrażenie, że twoje życie toczy się, czy toczyło się wokół mężczyzn. Że to jest ten centralny punkt, wokół którego kręci się całe twoje życie. Kiedyś tak było. Mhm. Co dla ciebie znaczy być nimfomanką? Kiedyś przeczytałam w artykule, że jest to osoba, która bardzo, bardzo lubi seks, jest od niego uzależniona. Taka osoba w momencie, kiedy widzi jakiegoś mężczyznę atrakcyjnego dla siebie, wyobraża go sobie nago, bądź jakby się z tym mężczyzną kochała i ja tak mam. Jakoś dziwnie się poczułem. Ale ja
jeszcze nie stwierdziłam, czy pan jest dla mnie atrakcyjny. I tego nie będę mówić na razie. Dobrze, czuję się bezpiecznie. Nie, umówmy się, czy to nie ten przedział wiekowy, o. No wiesz co? Dla niej! Dla niej. Pytanie 14. Czy zdarzyło ci się rozpalać mężczyzn do czerwoności, po czym zostawiać ich samym sobie? No nie. Tak? Piekło mężczyzn, panowie. Ta odpowiedź to... prawda. Widzę, że panie biją prawo, panowie nie. A. Czy to rodzaj zemsty? Po części tak, po prostu osoby, które uważają się, że są bóstwem i że każdą dziewczynę mogą mieć, udowadniam im, że... Że do pewnego momentu, tak? Dokładnie. Dzięki Nubilum. Czyli... i dzięki Disco. Rambo. Trzymaj się, Disco, wszystkiego Rambo dobrego. Nie w spódnicy. Przysyłam uściski. Powiedz, czy zrobiłabyś dużo, żeby poczuć się atrakcyjnie? Ale ja się czuję atrakcyjna. Pytanie 15. Czy zastosowałaś... Zdumiewające są moje przeskoki pewności siebie? Ja mam wrażenie, że ona teraz w trakcie trwania programu po prostu złapała taką dużą pewność, że już najgorsze jest za nią i w sumie to nic nie jest w stanie jej zniszczyć. Taki trochę vibe daje. Byłabyś skuteczny lek na odchudzanie, nawet gdybyś wiedziała, że zniszczy ci zdrowie. Tak. Ta odpowiedź to prawda. Zagramy o 75 tysięcy? Gramy. Czy jesteś pewna? Tak. Będą tylko trzy pytania, a może aż trzy pytania. One mogą być naprawdę bardzo trudne. Dobrze. Potraktuj to jak terapię rodzinną. Gramy! No właśnie, czemu terapia rodzinna? Rodzina potrzebuje terapii? Nie. Po prostu teraz można sobie trochę więcej powiedzieć. Nieraz się wiele rzeczy nie mówi. A myślisz, że ten brak akceptacji siebie w jakiś sposób wziął się również z domu? Wydaje mi się, że po części też, bo jednak... To, jacy jesteśmy, wynosimy po części z domu. Pytanie 16. Czy pamiętasz moment, w którym twój ojciec cię przytulił? Nie. Ach. Ta odpowiedź to... prawda. Razem z tobą przyjechała mama, siostra. Ale zgarnia kasę. Zaraz 75 tysięcy. Pytanie 17. Czy zdarzało się, aby twoi rodzice w towarzystwie osób trzecich wyśmiewali się z twojej nadwagi? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Ja. Alicjo, chciałem zapytać ciebie, czy nie zdawaliście sobie sprawy z tego, że pewne rzeczy Kasie mogą po prostu boleć, być dla niej przykre? Żałujesz? Tak, ja to czuję i ja czuję to, że ona ma nie zawsze, ale w pewnych momentach, kiedy się wkurzy na mnie, to ma o to żal i to jej się przypomina. Pytanie 18. Czy pragnęłabyś, aby twoi rodzice powiedzieli ci, że są z ciebie dumni? Tak. Ta odpowiedź to... prawda.
75 nigdy tysięcy. Nie słyszałaś? Na tym etapie ja naprawdę niestety trochę pamiętam, w sensie pamiętam pewne uniwersalne rzeczy, które się w tym programie dzieją. Nie pamiętam dokładnie pytań, jakie dostanie, ani tego, czy wyjdzie z kasą, czy nie wyjdzie z kasą, ale na tym etapie naprawdę zasługuje chyba na tą główną nagrodę, w sensie wygrała z tym najtrudniejszym momentem, teraz są w stanie tylko dokręcać te same śruby, no nie? Już nie mają, na ten moment nie mają niczego nowego. Patrząc na to, jak na początku aż się popłakała, a potem jak zaczęła czuć pewność siebie, że to przełamała, to życzę jej tego, żeby... No życzę, no już po czasie życzę. Ale gdybym to oglądał na żywo, to życzyłbym jej tego, żeby już wyszła z tą kasą. Słyszałam od osób trzecich. Od rodziców? Nie przypominam sobie. Może oni po prostu tacy są? Może po prostu tacy są. Alicja, jesteś dumna ze swojej córki? Tak, ja jestem dumna z Kasi i dumna z pozostałych dwóch córek też. I one wiedzą podświadomie, że ja je bardzo kocham, jestem z nich dumna, tylko po prostu może za mało mówię o tym do nich. Nie powtarzam tego. Tego ci brakowało? Dziękuję. Miło mi powiedzieć, że ta odpowiedź, pozostałe odpowiedzi warte dla ciebie są 75 tysięcy złotych. Tyle już masz. Widzę podkreślenie. Dziękuję. Czy chcesz zagrać w piątym etapie? Dwa pytania. Kosia, spróbujemy. Muszą linki do emotek dać. Bo to obiecałam, że tobie... Ja jej coś dam za to. Ale co ty mi dasz? Ja się też tu stresuję. Kasiu, gramy? Gramy. Przejdźmy zatem od razu do pytania 19. Czy uważasz, że lepiej być z kimś, kto cię źle traktuje, niż być sam? No powie tak. Czy zgodziłabyś się na seks? Ma, spoiler. Pytanie 20. Czy zgodziłabyś się na seks za pieniądze, gdybyś była w trudnej sytuacji finansowej? Tak. Ale ma taki potencjał, żeby wygrać główną nagrodę. W sensie po tym początkowym złamaniu to mega ciężko jej teraz przerwać. Wygrywanko. Prawda. Nie będę komentował. Powiedziałaś prawdę. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że wygrałaś 125 tysięcy złotych. Najwyższa wygrana. Odpowiedziałaś na 20 pytań. Cały czas mówiłaś prawdę. Ani razu nie skłamałaś. Ani razu nie pojawił się fałszywy. Że jakby było, wczoraj próbowaliśmy ogarnąć ten kalkulator inflacji. 125 w 2009 to na dzisiejsze będzie 200? To było trochę mniej niż razy 2, żeby przeliczyć. Coś takiego. Zostało tylko jedno pytanie. Chcesz posłuchać mojej rady? Tak. Mina, mam zachrypnięty głos przez chorobę. Mi przejdzie. Nie, to już jest wystarczająca kwota i dużo się dowiedziałam od mojej mamy, od mojej siostry i koleżanki i dużo tu przeżyłam i wydaje mi się, że to już chyba starczy. Już nie chcę więcej. 250 tysięcy. Kasiu, jestem pełen szacunku dla ciebie. A, sorry, już włączyłem. Dla twojej decyzji. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że sobie zjem? Nie. Dziękuję, zapraszam. Czy przestrzegasz zasad skromności? A tu będzie jeszcze ten... Tak jak nakazuje twoja religia. Czy zgodziłbyś się na seks?
Za pieniądze. To oni mają z tym seksem za pieniądze. Kasia przeżywa to, że jest niedoceniana, że nie mówimy jej non-stop, że jesteśmy z niej dumni. Nieważne na to, jak się zachowuję, co mówię, oni są mi potrzebni, bo to jest moja rodzina. I wszyscy, bez względu, to tata, obydwie siostry, mama. Wszyscy są mi potrzebni. Bez nich nie dam rady. Moment prawdy, ten program, nad którym ja się zastanawiałam, czy w ogóle przyjechać. Bałam się, ale naprawdę jest potrzebny. Ja wiem, że wy się nie możecie doczekać rasisty. Ja też się nie mogę doczekać, bo to jest bardzo entertaining odcinek, mówiąc uczciwie. Ale jeszcze chwilę musicie wytrzymać, no. Jedźmy po kolei.